Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy taki trochę typowy dzień, nietypowy dzień, taki pół na pół. A my się wybieramy z tą ekipą, z Matyldą, z Johnem do Costco. Stwierdziliśmy, że Matylda może zobaczyć, jak ten Costco wygląda. Chcieliśmy sobie zrobić trochę takie zakupy, a chciałam was zabrać ze sobą, ale do Costco to jest jeden z moich ulubionych sklepów. Costco to jest takie a la makro w Stanach, ale na przykład mają po prostu tańsze ceny. Nawet jak teraz, jak wam mówiłam, szukamy komputerów do kupienia, to w Costco są o 50 do 100 dolarów taniej niż w sklepie Apple. A co akurat może się dzisiaj zdecydujemy na jeden komputer, ale jeszcze musimy to dogadać, chcemy zobaczyć, jak to tam wygląda i tak dalej, i tak dalej. Już mamy wybrane, ja mam model dla siebie wybrany, John ma model dla siebie wybrany, to zobaczymy, jak to będzie. No i też chcemy po prostu, jak mówię, kupić takie zakupy i do domu, i tutaj, i chciałam po prostu wam pokazać, jak ten sklep wygląda, bo jak wam właśnie mówiłam, to jest jeden z moich ulubionych sklepów ever. Co nie, Matylda? No, tam też jest restauracja, taki food court, taki małe, podają własne jedzenie i normalnie to jest tak jak trochę jak w Ikei, że hot dogi, takie frytki. Polska kiełbasa. A, jest nawet polska, ale to jest u was, bo w Kanadzie nie ma polskiej kiełbasy. Jest Montreal Steak Sandwich, taka kanapka, która jest znana z Montrealu. I poutine, to jest bardzo kanadyjskie. Poutine to jest frytki, cheese curds i gravy. W ogóle to jest zupełnie coś mega kanadyjskiego, jest pyszne. Bardzo kaloryczna, ale jest naprawdę super. Jak jesteście w Kanadzie, to polecam wam, żebyście zjedli poutine. I to jest w kanadyjskim Costco, ale chyba nigdy nie widziałam w Stanach. Dobra, ja sobie biorę moje śniadanie. Johna tata kupił na Einstein Bagels. To jest taka bardzo popularna firma, która robi bagle. Te bagle w Stanach są trochę, mają inny smak niż bagle w Polsce, ale też są pyszne. Dobra, biorę się za śniadanie. Jesteśmy w samochodzie właśnie. Ja skończyłam jeść bagla, ktoś mi dokańcza trochę, ktoś tu z tyłu. No i John, ja się pytałam Johna, co byś chciał kupić. I priorytet numer jeden. Cookies. Ciasteczka. A ja nie zjadłam jeszcze moje ciasteczko. A ty jeszcze nie zjadłaś, tak. Kupiliśmy ciasteczko dwa dni temu, jeszcze ma tutaj nie zjadła. Dzisiaj jak wrócimy, chcesz zjeść? Dobra. No i co jeszcze? Chips. Aha. Wajklo? Chipsy? Mają chyba, wiesz, zobaczymy. Wajklo, ale tam jest 30, to nie wiem czy. Ciuchy? No zobaczyć, jakie tam są ciuchy, bo czasami są naprawdę mega fajne. Ja kupiłam sobie sweter kaszmirowy, jak byłam tutaj pierwszy raz. To było ile lat temu? 5? Nie. Nie. Pierwszy raz co byłam? Więcej niż 5. Okej, dobra. 6-7 lat temu kupiłam taki niebieski sweter. Więcej? 8. Tak? Nie, tak, 9. Wow. I nadal go mam. I nadal go noszę. Tylko muszę teraz kupić taką golarkę na rzeczy, żeby go wyczyścić, ale naprawdę to jest mój ulubiony taki niebieski sweter. No, widzicie mnie w zimie, jak go noszę przecież. No, pamiętam, kosztował chyba z 30-40 dolarów, to nie był tani, ale jak mówię, no mam go od lat. No, coś jeszcze? Spacerować, bo to jest ogromny sklep. Ogromny sklep, naprawdę fajne rzeczy.
No. Jedziemy i znowu tutaj jakaś policja, jakieś fire trucks. Wszystko tu się dzieje, nie wiadomo. Yeah, there's a fire truck. Just to the right, see? Okay, John mi właśnie coś powiedział. Blew my mind po prostu. Okay. Dzieci, które teraz mówią o latach 90., to jest tak jak dzieci w latach 90. mówili o latach 60. Hello? Oh my god. Ja się wychowałam w latach 90. Oh my gosh, i to ja się po prostu teraz poczułam tak staro. No, to mnie to uderzyło, że przecież pamiętam, jak pomyślałam, jak mówiłam o latach 60. i tak, kiedy to było? To epoki temu, ojejku. That's crazy. Yup. Staro się poczułam. Thanks, John. Yo, school bus! Koło Johna. How my hand, daddy? No i tak wygląda wejście. O, musimy iść też do alkoholowego, bo można dobre winko. Twój tata prosił. No popatrzcie, tutaj telewizor, okulary i ciuchy od razu. Ja? Ceny są około $10. Hej, jakie fajne krótkie spodenki. Tutaj znalazłam fajne spodnie. A John z Matyldą gdzieś tutaj poszli do technologii. Myślę, że właśnie, żeby popatrzeć się na komputery. Here you are. I found cool pants. I got pants. Did you see computers? Yep, right in front of us. O, ja bardzo bym chciała Fitbit. Mhm. Bardzo mi się ten Fitbit podoba. Ja lubię nową technologię, wiecie? A tu są komputery. Piękne róże. Kwiatki. Ja? Tutaj cenowo wszystko jest tak w sumie do $30. Nie są jakieś ogromne ceny, ale to wszystko jakby się podłącza. Kumuluje. O, to chciałam powiedzieć. Patrz, jakie ładne okulary. Tutaj granola bars. To było moje ulubione z dzieciństwa. Są mega. Są najzdrowsze. Ale te na przykład podobno są zdrowsze. To jest coś, co słyszałam. Nie czytałam skład. Orzechy. Protein powder. Ścięte kwiatki. They have face masks here for $7. So like in a packet? Yeah. How many? I don't know. It's behind me. Tutaj coś. Przekąski różne. Before we leave. For the plane. That is a lot. Yes! Moja ulubiona czekolada. I like the almond one. Here you go. You'll put it there. Good job. Jak nigdy nie jedliście, naprawdę spróbujcie, super. No i tutaj miafo. Kabanosy. Dużo tutaj czekoladek, takich mniej zdrowych rzeczy. Ja chyba uwielbiam, ale tutaj musimy
uważać na to, co jemy, bo ciężko jest. I wonder what about these? Tutaj też maseczki są za 7 dolarów. For 50 cents. So tanie. There's 50 and 50? Yeah. Oh. I want black. Okay, let's do black. Do you want to get a box for Poland? It's 50. Or I would get two. Black or blue? Black. I just don't want the airport to be like, ooh, it's not blue. Okay, then get blue ones, I don't know. To jest właśnie z Johnem na kupę. No to weź niebieskie, ale nie wiem. To weź czarne, ale nie wiem. Tutaj teraz, o. Powiedzcie, co mi się podoba w Stanach jest, że jest bardzo dużo różnych przekąsek. Na przykład taki popcorn, który już jest takie mniejsze porcje. Czuję, że przez to, że jest tyle otyłych ludzi, ma czasami fajniejsze rozwiązania. A oczywiście jest bardzo dużo niezdrowych przekąsek. No i tutaj majtki. Te John. Widzicie, te Calvin Kleina są 3 za 20 dolarów. Albo Buffalo też za 11. Tak, słoneczko? No i tutaj koszulki męskie, damskie i zawsze po środku są właśnie takie ciuchy. Ja wiem, że to może nie wygląda bardzo, nie wiem, estetycznie, ale na przykład spodnie Eddie Bauera, które jest dobra marka, kosztują 25 dolarów i to jest naprawdę bardzo dobra marka. Trochę takie niezniszczalne rzeczy. To tutaj markowo jest całkiem spoko. Tutaj John wybiera pod koszulkę Orlando, musi być. Fajna, bardzo fajna, mi się podoba. Yeah. Tutaj, żebyście widzieli ceny, krótkie spodonki Tomiego kosztują 13 dolarów. Te koszulki, takie polo z krótkim rękawem, 15, niecało 15 dolarów. Mi się bardzo podoba ta koszula, John. Yeah. I like it too. Tylko... Chyba tu, o, jest MK. Jest fajna, spróbujemy. Ta, też mi się podoba ta. Spróbujemy, zobaczymy co John powie. Ale ta jest mega. Yeah. A ta? Nie. Nie, okej. Okay. Ale Nathan się zgodził, so, you know, win-win. Okay. Tutaj mają sukienusie, yeah. Takie fajne nawet. Ta mi się bardzo podoba, ale chyba już nie mają. No i co się wydarzyło? Matylda wychodzi z sukienką. Ja jeszcze chcę zobaczyć ciuchy dla kobiet. Is that okay? Yes. Thanks, John. Fajne takie kurtki. Takie wiosenne, naprawdę całkiem spoko. Koszulki. Białe spodnie. Tylko dla mnie będą takie krótkie. O, zaraz wam pokażę zabawki i tak dalej. No ale dla kobiet nic nie widzę aż takiego fajnego tutaj akurat. Tutaj z firmy Carter's są takie dwa stroje po 13 dolarów. My się zastanawiamy. Matyldzie się podoba ten, tak? To będzie dla? Dla MC. Dobra, bierzemy to dla MC. Tutaj też są do pływania. Całe takie outfits. Fajne, bo są właśnie takie przeciwkosłoneczne i nawet mają czapkę. Super, za 15 dolarów. Ręczniki różne. Też po 15 dolarów. Takie krótkie spodenki. O, to jest dla... O, jakieś fajne t-shirty. Tutaj, patrzcie, taki stół. Bardzo porządny. Tutaj to jest kafelki w środku. Za 1000 dolarów, ale cały ten set.
trochę drogo. Wow, a tutaj to za 1500, ale tutaj jest ten. Fire. Można robić sobie takie ognisko na środku, super. Tutaj są też fajne, o, fajne poduszki. I like it. Oh, it's, you know, a pillow store and buy every pillow. John się zawsze śmieje ze mnie, bo mówi, że ja lubię wszystkie. What? Oh, how are we gonna get that? John zobaczył flagę amerykańską. Z kijem. No i to są moje takie... Zobaczymy, co tutaj jest. Oh, look, there's the Tim Tebow book. Wszystko. Hey, this could be cool for you, for teaching English. No? Maybe. Okej, okay, teraz... O, do winka, bo twój tata prosił o winko. Okej? Okay? Wow, tutaj nawet są kraby. Tutaj są chlebki, ale popatrzcie, jakby problem tutaj jest, że kupujesz 2-3 chleby naraz. Winko już kupiliśmy. No i też bułki, cinnamon rolls, po prostu tutaj ilościowo jest bardzo dużo. Wszystko trzeba mrozić. I na przykład myślę, żeby... To jest ten minus tego. Nawet mięso, które tutaj jest obok, to ilościowo jest mnóstwo tego. A John co bierze? Po to tak naprawdę przyjechaliśmy. Tutaj popatrzcie na to ciasto. Myśleliśmy, że najpierw zamówić stąd, ale tutaj po prostu są takie ogromne te porcje, żebyśmy w życiu tego nie zjedli. No i popatrzcie się tutaj właśnie na mięso, jakie są ogromne porcje. To jest jedna porcja mięsa, 90 dolarów prawie. No ale umówmy się. Jedna taka ta to będzie dla 4 osoby na bank. No i tutaj są już marynowane do grilla, różne mięsa, steki. Yeah, the steak looks awesome. Sery tutaj jak widać, różne i porcje też ogromne. Są szparagi, różne tutaj warzywa. No i znowu tutaj, jeśli chodzi o tu jest zimno, ojejku. Różne sałaty. Widzicie, w Stanach można jeść zdrowo, jak ktoś by chciał. Tutaj są właśnie też owoce i warzywa, które nie muszą być trzymane w chłodzie. O, tutaj cytrynki. Znowu, cenowo 6 dolarów za cały taki worek. 5 funtów. Zobaczcie, teraz jest bardzo popularne, że żeby zamiast chleba i tak dalej, to żeby z kalafiora robić takie, ale chleb. O, też są buraki. No. Tutaj papier toaletowy. Te chusteczki, tam jest 10 sztuk. Dużo różnych soków, piciu, lemoniadki i tak dalej. O, coś, co jest popularne w Stanach i w Kanadzie, nie jest w Polsce, to jest cranberry juice. Sok z żurawiny. To jest tutaj wszędzie i bardzo dużo osób to pije. A w Polsce nie jest to takie popularne, co nie? Trudno znaleźć. No. No i tutaj zaczyna się taka część dań gotowych. Może przejdziemy i pokażemy, co? Aha. Takie... Co? Alkohol tu jest? Nie. O. No i tutaj, jak mówię, soki. Zauważyłam też od momentu, co wyjechałam ze Stanów, czy z Kanady, to coraz więcej rzeczy pisze organic. I to jest naprawdę wszędzie. Mnie to bardzo ciekawi, że to się moim zdaniem bardzo szybko zmieniło. No ale dobra. No i tutaj są te takie półprodukty, takie burritos czy cokolwiek. I to można... zagrzać albo w piekarniku, albo na patelni. To takie dania gotowe z makaronem, lasagna. I tego jest mnóstwo. I są takie mniej zdrowe i zdrowsze rzeczy.
Na przykład tutaj jest, widziałam o taką pizzę właśnie na spodzie z kalafiora zamiast chleba. Tutaj są właśnie też mięsa takie marynowane, już gotowe do gotowania i tutaj też razem z ciastem, ale były też bez ciasta, burgery. Popatrzcie, ile tych burgerów i różne. Nawet są wegańskie tutaj z czego? Z fasoli. Beyond Meat też jest teraz bardzo popularne w Stanach i to też jest bez mięsa. No i kurczaki i jak mówię, tutaj jest mnóstwo takich produktów już gotowych do jedzenia. Nawet omleta mają do odgrzania i umówmy się, omlet nie jest tak ciężki do ogarnięcia. No i waffles, jakiś croissant z mięsem i serem. No i tutaj lody. Różne keto lody są nawet jakieś. Lody, jakie fajne. No i znowu. No? Wow. Tutaj wings, ale zrobione z kalafiora. Dużo rzeczy. O, tutaj miód Manuka, który jest bardzo, bardzo drogi. Słuchajcie, taka mała buteleczka, $32. No ale i tak taniej niż widziałam w Polsce. Miód. O, chciała to kupić do Polski, ale tak nie z Kanady. Trochę głupio. No różne płatki na śniadanie. I słuchajcie, tutaj jest mało wyboru rodzaju. Musimy wejść do sklepu takiego prawdziwego amerykańskiego, taki Publix, gdzie on chodzi. Pokażę wam, ile tam jest płatków na śniadanie. Po prostu to jest bardzo dużo. Drzemy. O, Nutella. Jakoś Nutella zawsze mi się kojarzy z Europą bardziej niż ze Stanami. Pamiętam, moja mamcia mi mówiła, że Nutella jest zdrowsza niż masło orzechowe. No. I tutaj. Co się dzieje, słońce? Tak. Jak ktoś chce wiedzieć, co jest pyszne, to są te precle i w środku jest masło orzechowe. Takie to jest dobre, że szok. I kosztuje mniej niż $9, ale nie kupuję. Bo wiecie. Też co jest ciekawe, jest tutaj bardzo dużo leków. No i też znowu bardzo takie duże ilości. Wiem, że moi rodzice na przykład tutaj kupują witaminę, bo jest po prostu taniej, o wiele taniej niż w aptekach. Chciałam wam pokazać pieluchy, bo tutaj są ogromne ilości. Tutaj prawie 200 pieluch za 35,99 i tutaj są Huggies za 45,99. Co słyszałam i co bardzo dużo youtuberek i tak dalej mówi, bo ja uwielbiam oglądać u nich Costco, Hoss i tak dalej, to że to jest z tej samej firmy, że to jest ta sama pielucha, tylko no, ten jest Kirkland, a ten jest Huggies i że to jest z tej samej fabryki. Czy to jest prawda? Nie wiem. Emcia akurat, jeśli chodzi, nie jest aż taka wybuchowa jak Matylda była, jeśli chodzi o takie sprawy związane z pieluchami, to myślę, że spróbujemy i zobaczymy, bo $36 za 180, prawie 200 pieluch to jest naprawdę spoko. O, i John ćwiczy. Ćwiczy teraz. Też myślałam, żeby może kupić tutaj kupić tutaj. O, kupiliśmy też maski dla dzieci takie. Baby wipes, ale nie wiem, jest ich tutaj strasznie dużo i nie wiem, czy mi się będzie chciało aż tak. Ale za $15, ale nie znam tych marek i po prostu się boję. Dobra, tutaj też są różne sprzęty do kuchni, odkurzacze i tak dalej. Nawet takie bardzo drogie miksery. To jest bardzo popularne teraz w Stanach, ten Instapot. I też taki air fryer jest bardzo popularny.
No i tutaj, jak mówię, tutaj są wszystkie takie sprzęty. O, filtracja do wody. Wieszaki, o, popatrzcie, 50 wieszaków takich, które ja te ostatnio bardzo lubię, za 14 dolarów. Ten Casper mattress, słyszałam bardzo dobre rzeczy też. O, do pokoi. Różne takie dekoracje, takie skrzynie, fajne. Drewniane. Do organizacji. Tutaj różne plastikowe pojemniczki. O, my z Johnem kupiliśmy sobie te z Contigo w Costco i dopiero jak się wyprowadziliśmy, musieliśmy je wyrzucić, bo już były tak zniszczone, ale długo przeżyły, prawie 5 lat przeżyły. Tutaj jakieś fajne talerze. A, popatrzcie na te talerze. Takie różne wzory. Tutaj takie zwykłe. O, taki Dutch oven. Też, jak mówię, no tutaj 70 dolarów za cały zestaw, 40 dolarów. Cenowo tutaj naprawdę jest całkiem spoko, tylko to też jest takie mylące się, bo kupujesz a coś tam, coś tam, coś tam i popatrzcie, wychodzicie z całym koszykiem pełnym rzeczy. Też można takie ogromne opakowanie baterie kupić od 12 dolarów do 20, 25. Tutaj po prawej stronie są różnie takie rozwiązania, jeśli chodzi o światła. O. You like business? Me too. No co, kochani, już wszystko jest załadowane. Widać tutaj diaper za mną. Zrobimy, nagramy specjalny taki haul, co kupiliśmy. John zrobi taki fashion show w swoich nowych ciuchach. Chcesz zrobić fashion show, John? Chyba nie mam opcji. Nie masz wyjścia, musisz. Nie ma innej opcji. Jest prawie 13, to stwierdziliśmy, że zatrzymamy się szybciutko na Panera, bo jak wiecie, to jest nasza ulubiona taka restauracja tutaj. Dziwnie mi to nazwać restauracją, bo to jest taki fast food, ale taka zdrowsza opcja, ale po prostu ich sałatki są takie dobre. No i co? Matylda, dzisiaj chcemy ją zabrać na gimnastykę, tylko prawdopodobnie John z nią pojedzie, ja zostanę z Emcią, bo nasza biedna Emcia jakoś ostatnio ma takie, nie wiem, w nocy nie śpi tak jak powinna. No i może po prostu potrzebuje trochę czasu ze mną, będziemy się bawić klockami i tak dalej, ale chciałam też wam pokazać ten resztę naszego dnia, to żebyście tutaj taki Costco, co było w Costco, i teraz pokażemy, co będziemy teraz robić. Johna ojciec Johna tata, Wojtek, ojciec brzmi tak bardzo poważnie, Rob zrobił takie klopciki, które pokazywałam w ostatnim vlogu, co będziemy mieć na kolację, obiadokolację. Ja bym chciała jeszcze spakować prezenty dla Emci, bo Emcia dostała trochę prezentów, bo jutro Emcia ma urodziny, no właśnie. A potem tak, ja. A potem tak, bo najpierw Emcia ma urodziny, a drugiego potem... i potem 11 maja ta panna ma urodzinki, tak? A może jutro byś chciała nałożyć swoją nową sukienkę? Na Emci urodzinki, co sądzisz? Jaką? Tą nową, którą ci właśnie kupiły. Flowers? Z kwiatuszkami. Nie, czy chcesz na Easter ją nałożyć? A jutro chcesz dzisiaj ją nałożyć? Jak mogłoby być inaczej? Ale wiesz co, Matylda? Jak chcesz iść na gimnastykę, to musisz nałożyć spodnie. No bo na gimnastyce musimy mieć spodnie, bo się... Skaczy... Po gimnastyce będę miała tą sukienkę. Dobra, po gimnastyce, dobrze? Mhm. Okej. Okay. Właśnie nagrałam haul, co tutaj kupiliśmy. Zaraz John będzie mierzył, które też dodamy do haulu. Będziesz mierzył? Yes. No, zrobimy tutaj taki catwalk, John. A Matylda, co jesz? Już zjadła kanapki z szyneczką, tak? I teraz je lody, tak? A Emcia tylko na rączkach teraz. Tylko na rączkach, moja Emcia. Tak? Mamy nie było.
What? Why? Because it's not that late. Wyszliśmy, już zrobiliśmy, byliśmy w Costco, teraz chcemy pójść sobie na spacerek. Co, Matylda? Idzie. Na plaży, na sklepie, cieszy się! Gdzie? Twój królik się cieszy, idziemy na plac zabaw. Trochę wieje dzisiaj i naprawdę jest chłodnawo, jak na Florydę. W ogóle jest 20 ileś tam stopni. Chyba tak samo jest w Polsce dzisiaj, też 20 parę stopni. To widzicie, mamy taką samą pogodę. Wy i my. No, ale zupełnie tak fajna jest ta pogoda. Bo jak są takie upały, to też jest ciężko. Nie narzekam, lubię to, jest okej. Okay. Ale widzę, dlaczego ludzie się męczą tutaj latem, bo to jest, ups, to jest hardcore. Aha, ktoś spadł, jest okej? Poszliśmy na plac zabaw. Emma dostała bunny od Matyldy. Od Matyldy. Tak. I się bujamy, wiii! To jest takie głębokie, ale strasznie trzeba uważać, bo tutaj, jak wam mówiłam ostatnio, nie ma szelek. Ale jest okej, okay. Uważamy, tak? Dzięto! A Matylda sama! Jaka duża dziewczynka, fajnie, co? No. No? Toż to pożartował! Zmierzyk? Mój zmierzyk? Mami! To jest twoja kaczka? Dziwne są te kaczki tutaj na tej Florydzie. Co nie? Jakie jest dziwne. Szkoła się kończy. Autobusy wyjeżdżają. Cała armia autobusów. Matylda nam dzisiaj powiedziała, że kiedyś będzie chciała jechać do szkoły w takim autobusie. Tak? No. Sama Matylda pomagała, tak? Codziennie wychodzą z Baba Bi i tutaj ogarniają kwiatuszki, tak? No. Pobachajcie do vloga. Hi. Gdzie jest tata? Tu jest tata. No. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Tutaj mamy nasze prezenty dla MG, tak? Ciocia Julcia jej pomalowała paznokcie. A na kamerze chcesz zobaczyć? Jak wyglądają? Dobrze. Dobrze? O, jakie różowe, fioletowe. Nie, to są czerwone. A, to jest czerwone, nie zauważyłam. Dobra, i chcemy teraz robić MC niespodziankę. Daję ją rodzinę. No i będziemy jej pakować prezenty teraz. Te książeczki. Ten i to. Poczekaj, to są na... No kochani, może tutaj zakończę już dzisiejszy vlog, bo jest dzisiaj taki spory. My zakończyliśmy pakować prezenty, no i po prostu położyliśmy się spać. W kolejnym vlogu zobaczycie właśnie MC urodziny. Naprawdę były cudowne i fajne takie pierwsze urodzinki. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podoba. Też zapraszam do oglądania, co kupiliśmy w Costco, bo wydaliśmy $500. To warto zobaczyć, na co wydaliśmy. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!